Cześć, ja jestem Piotrek, a dzisiaj pora na drugą część mojej przygody z odchudzaniem. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to głównie mówiłem tam o deficycie kalorycznym i o kilku innych rzeczach, jak na przykład liczenie kalorii. Nie ukrywam, że mi liczenie kalorii pomogło. Robiłem to przez 4 miesiące i dzięki temu zaznajomiłem się z jedzeniem. Mniej więcej ogarniam, jaka porcja ma ile kalorii, ile w tym momencie powinienem jeść i już tego nie robię. Jeśli jednak bardzo przestraszyło Cię liczenie kalorii albo po prostu Ci się nie chce, to jest jeden sposób, żeby to ominąć. Zamówić catering dietetyczny. Sam przez około miesiąca korzystałem z cateringu i najbardziej się bałem tego, że po pierwsze to jedzenie będzie bardzo, bardzo drogie, a po drugie, że nie będzie mi kompletnie smakować. Okazało się jednak, że w tym momencie jest tak dużo tych cateringów, że mogłem sobie na niego po prostu pozwolić. I płaciłem wtedy dokładnie 37 zł za dzień. I nie ukrywam, to było bardzo wygodne. Nawet bym powiedział, że mnie trochę rozleniwiły te cateringi. Trzeba jednak o jednej rzeczy pamiętać: w miarę upływu kilogramów bardzo prawdopodobne jest to, że wasz organizm też będzie potrzebował mniej. Czyli po prostu kaloryczność cateringu z czasem trzeba zmniejszyć, ale to już zależy od tego, jak organizm reaguje na tę liczbę kalorii, którą przyjmuje. Ja zamawiałem 1800, a jeżeli miałem bardziej ruchliwy dzień, to po prostu coś dojadałem i wychodziło na przykład 200. A skoro już jesteśmy przy ruchu, możliwe, że macie zegarek. To było bardzo przydatne urządzenie przy moim odchudzaniu, bo dzięki temu do aplikacji, z której korzystałem, płynęła informacja, ile tych kalorii mniej więcej oczywiście spaliłem, czyli ile więcej powinienem zjeść. A mówię to dlatego, że bezpieczne odchudzanie wynosi od 0,5 kg do kilograma tygodniowo. U mnie 12 kg w 4 miesiące wychodzi średnio 0,75. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale to jest idealnie pomiędzy tymi dwiema liczbami. Tak w codziennym życiu chodzi o to, żeby deficyt kaloryczny nie był większy niż 1000 kalorii dziennie. Ostatnio mówiłem o liczbie od 300 do 500 kalorii deficytu, dlatego że to jest taka najbezpieczniejsza i najzdrowsza opcja. Dlaczego najbezpieczniejsza? Dlatego, żeby się uchronić przed efektem jojo. Wiecie mniej więcej, jak działa jojo? To podobnie jest przy odchudzaniu. Jeżeli będziemy jeść tych kalorii dużo za mało, to jest szansa, że zrzucone kilogramy po prostu do nas wrócą. I to nieraz z nadwyżką. Ja już tak raz miałem w życiu. Nie było fajnie. Także najlepiej jest się trzymać tej liczby 300 do 500 kalorii deficytu. Czyli jeśli potrzebujecie zjeść 2000 kalorii, jecie od 1500 do 1700. Dlaczego u mnie, jak schudłem, widać mięśnie? Ja miałem po prostu jakieś wyjątkowe szczęście, że te mięśnie mi się zachowały. Kiedyś po prostu pracowałem fizycznie i one same mi się rzeźbiły. W każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli u mnie po odchudzaniu widać mięśnie, to nie znaczy, że u was też tak będzie. Każdy organizm jest inny. Każdy metabolizm jest inny. Dlatego nie sugerujcie się wynikiem jednej osoby, tylko skupcie się na sobie. A jeżeli chcesz mieć pewność, że po odchudzaniu będziesz mieć sześciopak, no to trzeba poćwiczyć. Mi się upiekło, ale nie gwarantuję, że tobie też się upiecze. Też jaki to sześciopak? Lekki zarys. Schudłem. I co dalej? Tak jak mówiłem, te 4 miesiące liczenia kalorii w moim przypadku wyuczyło mnie pewnych nawyków. Ostatnio mówiłem bardziej o teorii, dzisiaj pokażę wam takie praktyczne rzeczy, które do tej pory robię. I możliwe, że zostaną już ze mną na zawsze. Nie obrażę się wcale, lubię je. Pierwsza rzecz, przed każdym posiłkiem piłem wodę. I to nie dlatego, że lubię wodę. Woda przed posiłkiem wypełnia żołądek, wskutek czego po prostu w żołądku jest mniej miejsca na inne rzeczy, czyli na pokarm, który za chwilę przyjmiemy. Dzięki temu byłem w stanie trochę oszukać żołądek i zjeść nieco mniej i być sytym. Druga rzecz, która w tym pomaga, to jeść nieco wolniej. Dlaczego? Dlatego, że informacja do mózgu o tym, że jest najedzony, dociera po jakichś 15-20 minutach. A w 15-20 minut to wiecie, ile da się zjeść? I właśnie dlatego mnie brzuch zawsze bolał, jak się najadłem. Więc automatycznie, jeżeli jadłem wolniej, nie jadłem już jedzenia, po którym bolałby mnie brzuch i po prostu bym się źle czuł. To w ogóle było jedno z gorszych rzeczy, które wspominam przed moją dietą. To, że ja po posiłku nieraz nie byłem w stanie się ruszać. Nie miałem totalnie siły na nic, najchętniej to bym się położył spać. A to wszystko dlatego, że po prostu zjadłem za dużo. Trzecia rzecz, która chyba wbije kij w mrowisko. Nie wiem, czy jesteście team frytki z piekarnika, czy team frytki z patelni, ale ja na diecie byłem team frytki z piekarnika. W sumie zjadłem ich dość sporo. Najbardziej lubiłem taką kombinację warzywa na patelnię, plus frytki z piekarnika, plus paluszki rybne. To mi tak smakowało. I dzięki temu, że nie smażyłem ich na tłuszczu, po prostu miałem mniej kalorii. No i były zdrowsze. I piekarnik do tej pory jest moim przyjacielem. Zbijamy sobie pionę często. Numer 4. Powinienem chyba o tym dużo wcześniej powiedzieć. Odpowiednie zbilansowanie diety. To, że dostarczymy 1800 kalorii jedząc na przykład cukierki, to nie jest dobre. I przepraszam, powinienem to dużo wcześniej powiedzieć. Ale takie główne wartości odżywcze, które rozróżniamy, to węglowodany, białka i tłuszcze. Ja miałem mniej więcej taką rozpiskę, ile węglowodanów, ile białek, ile tłuszczy. I takie moje top 3 węglowodany na diecie to był chleb, zimnioki i ryż. Top 3 białek albo protein, bo różnie ludzie mówią, to był kurczak, twarożek i szynki dla dzieci.
To się może wydawać śmieszne. Dorosły chłop je szynki dla dzieci, ale wiecie, co jest w nich najlepsze? One mają najkrótszy możliwy skład. I jeżeli mam możliwość, to wybieram właśnie takie produkty, które mają najkrótszy skład z jak najmniejszą ilością konserwantów. I szynki dla dzieci idealnie się w ten schemat wpisują. Parówki też. Chociaż ludzie mówią, że w ogóle parówek się nie powinno jeść, ale ja parówki dla dzieci też jadłem. A z tłuszczu mam tylko jednego faworyta i to było awokado. Mały update. Piotrek nie ma jednego faworyta, tylko ma sklerozę. Na drugim miejscu są jajka. Są bardzo bogate w witaminy i minerały i są też super źródłem białka. Więc mamy takie dwa w jednym. A na trzecim miejscu tłuste ryby. A takim moim faworytem zawsze był łosoś. Oto rozwracamy do awokado. Zakochałem się w awokado od samego początku. Tylko z nim jest problem, że czasami się trafi takie zepsute. Trzeba je zawsze macać w sklepie. Ja się boję, jak biorę awokado, ile ludzi musiało to awokado macać, zanim ja je wymacałem. Także myjcie dokładnie awokado, bo wiecie, każdy je maca. Zawsze starałem się, żeby na moim talerzu było chociaż jedno warzywo. Skoro już jesteśmy tak w top 1, top 3, to najbardziej lubiłem pomidora, ogórka i warzywa na patelnię. Nie wiem, czy to się liczy jako jedno warzywo. W każdym razie bardzo fajnie jest mieć zawsze w lodówce warzywa na patelnię, bo one są super. Po posiłku zawsze starałem się chociaż trochę poruszać. Nie mówię, że biegałem maratony po posiłkach, ale wystarczyło mi nawet posprzątać kuchnię po jedzeniu. Albo zejść na chwilę do sklepu. Takie drobne czynności, byle tylko bym po jedzeniu nie poszedł i nie położył się spać. A to wszystko po to, żeby nakręcić metabolizm. Swoją drogą do nakręcenia metabolizmu też fajne są przyprawy i rzeczy ostre. Wiem, że czasami pieką dwa razy, ale na przykład pikantne papryczki przyspieszą po prostu metabolizm. Jeżeli, nie daj Boże, pomiędzy posiłkami czułem głód, a wiedziałem, że raczej nie powinienem w tym momencie robić przekąski, tylko zaczekać tę godzinę na obiad, to po prostu piłem wodę i znowu oszukiwałem swój żołądek. Nie, to nie jest głodzenie się, to jest tylko inteligentna komunikacja z żołądkiem. Zresztą ile razy mieliście taką sytuację, że za chwilę miał być obiad, a wam się teraz zachciało jeść? No to właśnie w takim momencie wystarczy napić się wody. Kolejny sypki nawyk tym razem. Oduczyłem się słodzenia herbaty. Natomiast jeśli ty słodzisz herbatę i na przykład słodzisz dwie łyżeczki, to spróbuj słodzić jedną. Może na początku nie będzie aż taka dobra, ale po kilku herbatach się przyzwyczaisz. A to wszystko jest dla twojego zdrowia. Nie dodawałem też za dużo soli, bo z reguły jeden z moich trzech posiłków to było jedzenie przetworzone, w którym ta sól była i to w dość sporej ilości. Więc absolutnie nawet nie myślałem o tym, żeby jeszcze dosypywać soli. Ale to mój wybór. Kasper na przykład bez soli nie potrafi nic zjeść. On musi mieć posolone, popieprzone i pocukrzone. Z takich popularnych produktów, jeśli to było tylko możliwe, wybierałem opcję light. Czyli albo z obniżoną zawartością kalorii, albo bez cukru. Mówię tutaj na przykład o napojach, o ketchupie, o majonezie. Tak, te wszystkie rzeczy mają opcję light, które po prostu mają mniej kalorii. I te wszystkie nawyki stosuję do dziś. Możliwe, że mogą one zastąpić liczenie kalorii. Głowy nie dam, bo to zależy od tego, ile spożywamy kalorii, ile potrzebujemy. Aczkolwiek może to być dobry wstęp do diety. Jeżeli boisz się liczenia kalorii, to możesz najpierw zacząć od tych moich nawyków. I jeżeli nawet nie pomogą przy odchudzaniu, to będą bardzo fajnym przetarciem przed tym procesem. I są zdrowe po prostu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Ponownie skargi, uwagi, prośby, zażalenia piszcie po prostu w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!